chcę dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, która jest mega ważna, jeżeli chodzi o realne osiągnięcie sukcesu w życiu, bo w ogóle, żeby w życiu osiągać sukcesy, to trzeba główną bronią, znaczy bronią, podstawą jest postawa. Wiecie, bo to jest postawa życiowa w stosunku do sukcesu. Bo to nie jest coś takiego, że jakikolwiek człowiek, jakkolwiek funkcjonujący idzie przez życie i weźmie mu się, przydarzy sukces. To jest nieprawda. Nawet jeśli coś dobrego mu się zdarzy, takiemu człowiekowi, czy takiego, załóżmy, ponad patologię, ponad zero coś tam mu wyskoczy, to będzie niewielkie w stosunku do tego, co człowiek ten osiągnąć rzeczywiście może. I tak naprawdę, kiedy się przegląda życia ludzi, którzy prawdziwie osiągnęli sukces w życiu, to widać, że tam są pewne wspólne postawy u tych ludzi. Zawsze są wspólne postawy. I to są wśród ludzi na całym świecie one są. I o tych postawach mówi też Pismo Święte. I pokazuje też, jakie postawy są postawami, które prowadzą ludzi do sukcesu i jakie postawy blokują ludzi przed sukcesem. Bo można postępować tak, żeby sukces się nigdy w życiu nie przydarzył, żeby nie osiągnąć go. Człowiek może takie postawy przyjąć w życiu. Wiesz co? Dlatego, że niekoniecznie. Chodzi o to, że dzisiaj napisałem takie myśl taką, bardzo bliską mojemu sercu, że diabeł chce człowieka skrócić o głowę i dalej utrzymywać go przy życiu. To jest jego, o to chodzi diabłu wśród ludzi na świecie. Diabłu chodzi o to, żeby wprowadzić w ludzkość systemy ogłupienia. Bo to nie chodzi, że jednostka jest głupia. To chodzi o to, że jednostka żyje w ogłupiałym systemie i przyjmuje ten system jako ostateczną wytyczną do życia. Ostateczna wytyczna. Żyje się w jakimś systemie. Rozumiecie? I ten system dojdzie mi, masz tak myśleć, a ty mówisz, yes sir, i tak myślisz, nie? Dlatego ten rodzaj myślenia wytwarza postawy wśród ludzi, które powodują, że człowiek nie może osiągnąć sukcesu. Nie uda mu się to po prostu, nie? I teraz to, co trzeba wiedzieć o, że tak powiem, sukcesie, to jest to, że posiadanie przedsiębiorczego nastawienia jest kluczem, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu w czymkolwiek. To musisz mieć przedsiębiorcze nastawienie. Czyli człowiek musi myśleć jak przedsiębiorca. Człowiek nie może myśleć jak etatowiec w życiu. Zresztą to samo jest w służbie królestwa. Bo rozumiecie, to jest bardzo ważne. Jeśli myślisz w życiu jako etatowiec w ogóle, czy na przykład jestem i wykonuję coś w życiu tylko. Mam takie życie, że coś wykonuję, a nic nie tworzę, tak? To w zasadzie jesteś człowiekiem, który skończy jako przeciętniak. No. Po prostu jako przeciętniak. Będziesz sobie żył, ale skończysz jako przeciętniak. Dlaczego? Dlatego, że żeby coś osiągnąć, to trzeba mieć mentalność tworzenia. Musisz coś chcieć tworzyć. Nie wykonywać pewne zadania jedynie. To nie znaczy, że wykonywanie zadań jest całkowicie obce człowiekowi. Mamy wykonywać różne zadania. To nie w tym sprawa. Chodzi o to, że te pięcie się w górę jest związane z tym, że wciąż ty podejmujesz decyzję o tworzeniu czegoś. Jakby to powiedzieć najprościej, człowiek tworzy drogę, którą sam idzie. On sobie tą drogę sam tworzy. Tak jakbyś stanąłbyś nad wodą i chce osiągnąć drugi brzeg. Teraz co będę robił? Zaczynam budować most, prawda? Zbuduję sobie jeden kawałek mostu, ustanę na nim, zacznę budować drugi kawałek, ustanę na nim i w ten sposób ja przejdę rzekę. Dostanę się tam na drugi brzeg. Będę tworzył. I to jest przedsiębiorcze podejście. Nie wykonuję czyjś pomysł na życie, tylko wykonuję swój pomysł na życie. Swój pomysł. Rozumiecie, o co chodzi? Nie czyjś, tylko swój. Czy to znaczy, że ktoś nie może ci pomóc? Może ci pomóc ktoś, jak najbardziej. Ja na przykład uwielbiam pomagać ludziom znaleźć ich pomysły na życie.
Wręcz uważam, że mam do tego zdolności od Boga dane, że potrafię komuś pokazać ten jego pomysł na życie i rzeczywiście człowiek ten sobie jakby to będzie realizował, ale to będzie już realizował on, prawda? Sam. Prawda? I wokół siebie już będzie budował coś i to się nazywa przedsiębiorczość. Jednak najwięksi właściciele dobrze i długotrwale prosperujących przedsiębiorstw mają zawsze jedną cechę wspólną. I o tej cesze dzisiaj chcę wam powiedzieć. Udaje im się znaleźć równowagę pomiędzy uniżeniem a zdrowym szacunkiem do samego siebie. I o tym będę dzisiaj wam mówił. Bo tu chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy uniżeniem a zdrowym stosunkiem do samego siebie. Uniżyć się, to znaczy stać się w swojej głowie, inaczej, to w swojej głowie podnieść kogoś ponad siebie. Rozumiesz? Jeśli w swojej głowie podniosę ciebie ponad siebie, to znaczy, że ja się uniżyłem przed tobą. Jeżeli ja uznam, że na przykład, nie wiem, będziemy i poszliśmy sobie na spacer i ja mam ochotę na przykład zjeść sobie ciastko, prawda? A ty masz ochotę zjeść sobie kurczaka. I teraz, kiedy ja ciebie zapytam, słuchaj, gdzie byśmy poszli, co byśmy zjedli, nie? I ty powiesz kurczaka. To teraz, jeśli ja zrezygnuję ze swojego ciastka, to ja się uniżyłem przed tobą. Ja uznałem twoją potrzebę za wyższą od swojej. Lub to samo na przykład z umiejętnościami. To jest uniżenie. Czyli to jest mega, mega istotne. Natomiast samo w sobie uniżenie nie jest drogą do sukcesu. Rozumiecie? Ja wam zaraz pokażę, na czym rzecz polega, nie? Drogą do sukcesu jest równowaga między uniżeniem a zdrowym szacunkiem do siebie. Czyli stworzenie pewnego rodzaju, można powiedzieć, paradoksu. Prawda? Że łączę uniżenie z wywyższeniem. Teraz, jak połączyć uniżenie z wywyższeniem? Jak połączyć uniżenie siebie z wywyższeniem siebie? I o tym uczy nas Pismo Święte. O tym uczy nas Jezus. O tym uczy nas Bóg. Bo jesteśmy wszyscy chrześcijanami. Zauważyliście, co zrobił Jezus? Jest napisane, że wyrzekł się bóstwa. Wiecie, co to znaczy? On się uniżył i stał się człowiekiem. Rozumiecie? On się uniża. Jezus się uniża. Więcej, staje się ofiarą za ludzi, tak? Ale jednocześnie, tak? Jezus się wywyższa. Zobaczcie, co zrobił ta postać zrobiła coś niesamowitego. On się uniżył i wywyższył w jednym życiu. A skoro on to zrobił, to jest możliwe dla każdego z nas i to jest jedyny sposób, aby osiągnąć sukces. I zauważcie, to mentalność uniżenia się i wywyższenia połączona ze sobą powoduje, tak, że on wstaje z martwych, wstępuje do nieba, rządzi światem. Tak? Czyli będziemy dzisiaj mówili o uniżeniu się i szacunku do samego siebie i o tym, w jaki sposób taką równowagę osiągnąć. Ale żebyśmy to mogli zrobić, to najpierw muszę wam pokazać pewien rys biblijny. Jest taki Mizrasz żydowski, który mówi, sukces czeka na tego, kto jest gotów się uniżyć. I to jest prawda, Żydzi to rozumieją. Żydzi, najbardziej wyniesiony naród świata, naród, który został wyniesiony przez Boga, tak to nazwijmy kolokwialnie, to tutaj ci mędrcy żydowscy mówią, że największą sztuką jest się uniżyć, bo wtedy człowiek osiąga sukces, prawda? Stąd potem teksty Jezusa na przykład, takie typowo właśnie żydowskie. Kto się uniża, będzie wywyższony. Nie? To w ogóle to jest w ogóle przeciwieństwo. Ale to się łączy. I to trzeba umieć w sobie połączyć, aby móc osiągać życiowy sukces. Bo inaczej to tego się nie zrobi po prostu, nie jak trzeba.
Jednak zazwyczaj, gdy oglądamy ludzi tak zwanego sukcesu, to dostrzegamy przestrzeń, na której wyrastają, a przestrzenią tą jest egotyzm. Ja wam coś powiem o egotyzmie dzisiaj. O czymś, co jest przeciwieństwem tego połączenia, a co jest ogólnie widoczne w całym świecie, szczególnie wśród ludzi, którzy chcą coś osiągnąć. Egotyzm to pęd do utrzymania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie. To jest pęd do tego. Gdzie ludzie pędzą do tego, aby rozwijać korzystną opinię o sobie. Gdzie to jest, kurczę, wszechobecne. Żeby się dobrze pokazać. Żeby się dobrze przedstawić. Żeby się dobrze zaprezentować. Żeby się dobrze sprzedać. Dzisiaj to jest wręcz maniakalne. Ludzie, nie wiem, czy zauważyliście, co dzisiaj ludzie potrafią zrobić, żeby się dobrze sprzedać. Potrafią z siebie zrobić ostatnią szmatę. Śmiecia. Rozumiecie? Jan Englert, aktor nasz, bardzo dobry aktor, powiedział, że kiedyś w świecie w ogóle filmów trzeba było się piąć po karierze sukcesu. Człowiek zaczynał od czegoś, prawda? Uczył się, rozwijał i w ten sposób wchodząc wyżej, prawda? Zdobywał sukcesy. A dzisiaj mówi, na tym poziomie zero pod drabiną ludzie robią ze siebie śmiecie, tak? I wszystkie kamery są na nich. Rozumiecie? Ostatnio oglądałem taki wywiad z takim, kurczę, polskim... O Boże. Joanna. Halleluja. Porozmawiamy o tym później. Dlaczego ty tu jesteś? Słuchajcie. Chodzi o to, oglądałem ostatnio taki program o takim gościu, taki polski model. W ogóle, wiecie, obdziargany od góry do dołu. Naprawdę przystojny facet, w ogóle taki super, wiecie, super gostek, nie? Takie, wiesz, hollywoodzki. I on w ogóle był związany z taką babeczką amerykańskiego pochodzenia, no nie? I pytają go w ogóle w internecie, a czemu ty tam, jak taka babeczka pyta go, a czemu ty tam z nią zerwałeś i tak dalej? A on, ja pierwszy raz słyszałem, jak on usta otworzył, bo ja go nigdy nie słyszałem. Ja go tylko widziałem. W ogóle przystojniaczek taki, wiecie, fifarafa. Ja go pierwszy raz usłyszałem, no nie? I w ogóle to, co usłyszałem, mnie wbiło w fotel. Mówię, głąb do potęgi N. I on mówi tak, bo ja już byłem w Ameryce. I mówi, już mi tak Amerykanki nie kręcą, bo ja byłem w Ameryce. Ja mówię, ja nie wierzę, że on to mówi. Mówię, w ogóle nie wierzę w to. W ogóle więcej, ta dziennikarka w to nie wierzyła. W ogóle ona mówi, ale jak to? Ale przecież... Jeszcze tam miesiąc temu mówiłeś, jakie to jest gorące uczucie między wami, jak to tam wszystko rośnie, ale już mnie tak to nie interesuje, bo ja w Ameryce byłem. Ja mówię, przy mali iloraz inteligencji, kurczę, w ogóle tak jak chomik. Wiesz, o co chodzi? Kali ma, kurczę, kota, kot ma Kalego, no wiesz, no wow. Facet był w Ameryce i już teraz, już go nie kręci ta dziewczyna, która ma amerykański, bo on w Ameryce już był. I no Boże, właśnie, Panie, wróć Panie Jezu, Maranatha. Wiesz, o co chodzi? No bo tak, no tak. No bo to w jakim miejscu jesteśmy jako społeczeństwo? Wiesz, o co chodzi? No facet robi wszystko, że zobacz, jest zerem. Jesteś zerem, nawróć się. Zerem jest. Ale wszystkie kamery są na niego skierowane. I biją mu brawo. Model taki, marynarce, polski model. No. Pół marynarki, takie paski tu nosi. No. Wygląda jak model. A w głowie ma chomika. Egotyzm, tak? To pęd do utrzymania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie każdym możliwym sposobem. Towarzyszy mu wyolbrzymiona, pozytywna opinia o swoich cechach osobistych i własnej ważności. Zawiera w sobie
intelektualne, fizyczne i społeczne typy przeszacowania. Wszystko w nim krzyczy, że on jest numerem jeden, mimo że niekoniecznie cokolwiek na to wskazuje, ale on ma takie przekonanie o sobie. Taki narcyzm, jak to popularnie nazywamy. Taki troszkę narcyzm. Egotyzm to poczucie centralności własnej osoby i własnych przymiotów. Egotyzm to umieszczenie się w centrum własnego świata bez baczenia na innych. Ja wam chcę pokazać w ogóle bardzo ważną przeszkodę. W przypadku osoby odrodzonej z Bożego Ducha egotyzm to skumulowanie egocentrycznych flashbacków zawartych w duszy człowieka i stworzenie z nich głównego pola działania. Tak się dzieje wśród braci i sióstr. Bo egotyków jest pełno w kościołach. Pełno. To nie są ludzie, którzy opierają się na fundamentalnej prawdzie i budują na niej swoje życie. To są ludzie, którzy opierają się na swoich subiektywnych ocenach własnej osoby. W języku hebrajskim osoba bazująca na egotyzmie nazwana była gas ruach. Tak nazywano ich w Piśmie Świętym. I pierwszy raz, to może za chwilę, to sformułowanie gas ruach w dosłownym tłumaczeniu to prostacka dusza. To prostacka dusza. To człowiek butny, gbur, człowiek nieznający pokory, człowiek niezależny od Boga i Jego prawd. Nieważne, co mówi, ważne, co prezentuje. I teraz pierwszy raz w Starym Testamencie sformułowanie gas ruach zostaje wymienione, gdy jest mowa o Faraonie, który więzi Żydów. Jego Pismo Święte nazywa gas ruach. I to jest biblijny przykład egotyzmu. Jeśli miałbym powiedzieć o pierwszym narcyzie Pisma Świętego, to jest Faraon więziący Żydów. To właśnie na podstawie jego osoby oraz Mojżesza, który prezentuje tu cechy przeciwne. Pogadamy sobie o różnicy między pokorą a arogancją. Bo to jest mega istotna rzecz, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu. Znajomość tego zagadnienia. Wiecie, jak Pismo Święte nazywa Mojżesza? Nazwany jest zwrotem anaf. Najczęściej tłumaczy się jako bardzo pokorny. Kiedy czytacie to sformułowanie, że Mojżesz był najbardziej pokornym wśród ludzi, to tam jest hebrajskie słowo anaf. Mojżesz był anaf, czyli bardzo pokorny, ale realnie oznacza to mocno siebie dociskający. Słowo anaf to słowo mocno siebie dociskający. Orający siebie w celu wyeliminowania ze swojego życia każdej formy egotyzmu. Orający swoją duszę. Mojżesz to anaf. Człowiek, który się przeorał. Dlatego został tak nazwany. Anaf. A Faraon został nazwany gas ruach. I ten konflikt
między Anaf i Gazruach opisany jest w Piśmie Świętym. I ten konflikt przez cały czas się ciągnie. I dzisiaj jest ten konflikt. Dzisiaj jest ten konflikt wśród ludzi, szczególnie wśród ludzi, którzy przewodzą innym ludziom. W czwartej księdze Mojżeszowej, 12:3, jest ten pierwszy zapis na temat Mojżesza. Mocno siebie dociskający. Chodzi o to, że Mojżesz wciąż uwalniał do własnej duszy konstruktywną krytykę, co pozwalało mu nie popaść w arogancję. Taki był Mojżesz. To człowiek uwalniający w swoją duszę konstruktywną krytykę, badający sam siebie, osądzający sam siebie. W Nowym Testamencie jest napisane, gdybyście siebie sądzili, byście nie byli sądzeni. A zatem osądzajcie sami siebie. Kim był Mojżesz? On dociskał się. Jak wielu dzisiaj chrześcijan nie chce się docisnąć. Oni się nie chcą docisnąć. Oni nie chcą siebie wziąć na warsztat. Oni nie chcą siebie wziąć za ryj. Oni myślą, że inaczej to przejdą, bo jest łaska. Łaska jest po to, żebyś się zorientował, że musisz się wziąć za ryj. Że musisz się docisnąć. Że musisz mocno siebie docisnąć. Jeśli chcesz osiągnąć sukces. Wy w ogóle wiecie, że Żydzi za największego przedsiębiorcę świata uważają Mojżesza? Czy wy wiecie, że Mojżesz jest jakby jego jakby rys psychologiczny jest w ogóle rysem w ogóle osoby bardzo mocno zorientowanej biznesowo? O nim się uczy w szkołach biznesu w Izraelu. O Mojżeszu! Na podstawie Pisma Świętego. To największy przedsiębiorca. I ja wam to pokażę na przestrzeni najbliższych miesięcy. Jak ten facet... W ogóle kumacie, o co chodzi? Mamy temat kilka tysięcy lat do przodu. I mamy jednego człowieka, który prowadzi za sobą milion ludzi przez 40 lat po pustyni. Gdzie idą między zbrojnymi klanami. Gdzie muszą się wyżywić, gdzie rodzą im się dzieci, gdzie powstają przedsiębiorstwa. Wiecie, to jest milion ludzi? Milion ludzi! To jest, kurczę, to jest 1/4 Warszawy dzisiaj. W okresie, gdzie w ogóle tereny są puste. Tam nie ma czegoś takiego, że oni weszli do jakiegoś państwa, o, w tym państwie jest tam milion ludzi. Tam nie było miliona ludzi. Jak w państwie, gdzie było 1000 osób, to była maks. To były takie narody, jak na przykład Egipt gdzieś, no nie? Czy jakaś Persja. A poza tym nie było narodów. A on idzie i prowadzi milion ludzi. Bo wyobraźcie sobie tego człowieka. To jest mistrzostwo świata. Tam w tym Izraelu powstaje wszystko. Wiecie, co tam się dzieje? Tam jest wszystko. Tam są handlarze, tam są szewcy, tam są kurcze... Tam jest masa przedsiębiorstw, tam jest cały system polityczny stworzony. To trzeba było utrzymać w ryzach. I kto idzie na przodu? Na przodzie? Anaf. Człowiek, który potrafił tak przeorać swoją duszę, że był w stanie temu wszystkiemu podołać. A pamiętajcie, w jakim wieku zaczął działać. Pamiętacie, w jakim wieku wyszedł z Egiptu? 80 lat! To był starzec. Ten 80-latek, potężny prezydent Izraela, prowadził go przez kolejne 40 lat po pustyni. Mistrz przedsiębiorczości, mistrz polityki. I dokładniej, mistrz militarny. Do tego potężny człowiek modlitwy, strateg. Chyba warto studiować Mojżesza. Chyba warto przyjrzeć się, w jaki sposób ten facet tysiące lat temu, kiedy nie było internetu, kiedy nie było coachów, kiedy nie było terapii, rozumiecie, był w stanie pociągnąć taki interes. Czy wy w ogóle wiecie, że nikt tego nie zrobił? Nikt! Takiego numeru nie zrobił nikt. Wszyscy inni mieli łatwiej. Dawid miał łatwiej, Salomon miał łatwiej, wszyscy mieli łatwiej, ale nie Mojżesz. Rozumiecie? I jego nie było, nie było komu go coachować. Jak on potrzebował coachingu, to zbierał dupę w troki, szedł na górę, brał post, rozumiesz, o co chodzi, i się modlił.
Taki miał coaching. Nikt go nie zachęcał. Nie mówił: Mojżeszu, udać się, na pewno ci się uda. Popowiadam wam trochę o Mojżeszu. O tym, co to znaczy być anaf. I dlaczego warto. Mojżesz zakładał, że wielu ludzi posiada takie same cechy jak on i mogą osiągać również takie rezultaty jak on, a nawet lepsze. Rozumiesz, co jest początkiem w ogóle sukcesu? Ty musisz w ogóle uznać, że nie jesteś pępkiem świata. Ty nie jesteś pępek świata. Nie jesteś niezastąpiony. Ani ty, ani ja. Nie jesteśmy pępkami świata. Ja pamiętam, jak Sarze, jak była mała, to tłumaczyłem od małego. Mówię: pamiętaj, nie jesteś pępkiem świata. Wokół ciebie się nie kręci w ogóle. A ona, wiesz, taka mała, stała taka piątka, się patrzyła na mnie. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię: to nie wokół ciebie kręci się ziemia. Nie jesteś słoneczkiem. Rozumiesz, o co chodzi? To Mao Tse-tung mówił na niego słoneczko. Na Lenina mówili słoneczko. Nie, ty nie jesteś słoneczkiem. Ty jesteś Sara, córka Boga, jedyna w swoim rodzaju, ale nie pępek świata. Wiesz, że możesz być świątynią pańską, ale nie jesteś pępkiem świata. Wiesz, że możesz być jak Bóg na ziemi, ale nie jesteś pępkiem świata. Wiesz, że są ludzie tak samo utalentowani jak ty, albo bardziej od ciebie. Rozumiecie? Wiecie, co Mojżesz wiedział? Żaden z niego hit. On nie uważał się za hit. Mojżesz był świadomy tego, kim jest i jakie talenty posiada. Ale jednocześnie nie uważał się za pępek świata. On łączył w sobie te dwie cechy. Łączył w sobie pokorę i łączył w sobie świadomą, rozumiesz, wartość, którą posiada. On był świadomy tej wartości. Mojżesz miał dobrą samoocenę. Anaf to człowiek, który ma dobrą samoocenę. Prawidłowo potrafi się ocenić. Prawidłowo. Do mnie nieraz mówi: co ty myślisz, że jesteś lepszy? Ja mówię: no nie myślę, że jestem lepszy. Nigdy nie powiedziałem, że jestem lepszy od kogoś. Tak się zachowujesz. Ja mówię: ale ja nie wiem, ja się zachowuję tak, bo taki jestem. A mówię: ty się w moim towarzystwie czujesz zagrożony, dlatego że masz niskie poczucie własnej wartości, a nie dlatego, że ja mam wysokie. O to tobie chodzi. Po prostu się źle czujesz w towarzystwie człowieka, który jest wyluzowany, który jest w pełni świadomy, rozumiesz, o co chodzi, ale to nie znaczy, że uważam się za lepszego od ciebie. To ty się uważasz za gorszego ode mnie i ciebie to boli. Co? Najczęściej inni mnie wyzywają po prostu. Ludzie ze świata po prostu normalnie mnie wyzywają, takie myślą, dłuższe, krótsze, w różnych slangach i językach. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię: w porządku. Rozumiesz, nie? Ostatnio jeden tam pisze, mówi: na fiucie zrób se tatuaż. Ja mu odpisuję: a dobrze dziargasz? No tak, co mam mu odpisywać? Jak on jest taki elokwentny. Na fiucie zrób se tatuaż. Człowieku, będę chciał sobie komin zrobić na fiucie. Rozumiem, mam taki kaprys na przykład. No tak. Ale to, bo to ludzi przeraża. Rozumiesz? No ludzi to przeraża, ale to nie dlatego, że ja mam wysokie poczucie własnej wartości. Przeraża. No ja nie mogę czuć się źle z tego powodu, że mam wysokie poczucie własnej wartości. A że ty się czujesz źle, bo masz niskie, no to nie moja wina. Ale ja wcale nie uważam, że jestem najlepszy. Ja po prostu uważam, że jestem sobą i zamierzam taki być. No. Są ludzie ode mnie inteligentniejsi, mądrzejsi, mający więcej talentów. Ja jestem tego w pełni świadomy. No i co? Po prostu rozumiem, kim jestem. I Mojżesz rozumiał, kim jest. On się nie wynosił. On po prostu był świadomy, kim jest. I w pełni to manifestował. Wiedział, że jego przeznaczeniem jest wielkość. On to wiedział. Bo, przepraszam, jak Bóg do ciebie mówi: poprowadzisz mój naród. No, przepraszam, rozumiesz, o co chodzi?
mówi do ciebie Bóg, poprowadzisz mój naród. No to co to znaczy? To znaczy, że masz być wielkim człowiekiem, bo za tobą pójdzie milion ludzi. Kurczę. On wiedział, że jego przeznaczeniem jest wielkość. On to wiedział. Realistycznie postrzegał swoją rolę. On realistycznie na siebie patrzył. Realistycznie. I domagał się, aby ludzie oddawali mu szacunek. Dlaczego? Bo to Bóg go nazwał. Paweł powiedział, jestem apostołem, szanujcie mnie. Czemu? Bo to Bóg go nazwał. On rozumiał, czym jest rzecz święta. Smith Wigglesworth, jak jechał bryczką i bryczka podskakiwała na kamieniach, to on mówił do woźnicy, uważaj, bo jedzie tu wielki skarb. z tą całą swoją, a to był mega pokorny człowiek. Ale z drugiej strony miał kompletnie wysoką samoocenę zgodnie, tak, z tym, co powiedział o nim Bóg. Dlaczego ja wam o tym mówię? Bo chrześcijaństwo idzie w różne rowy. Jeden rów to jest taki, proszę ciebie, jestem nikim, a drugi rów, rozumiesz, ten rów narcystyczny, proszę ciebie, jestem wielki, namaszczony, potężny, czci mnie. Wiesz, o co mi chodzi, nie? To nie jest anaf. Jak ktoś ciągle chce, żeby do niego mówić pastorze, jakieś tam kurcze inny i tak dalej, to jest człowiek, który ma silne zaburzenie wewnętrzne. Uznaj mnie, uznaj mnie, uznaj mnie. Ja tam idę przez życie w ogóle i w ogóle są tylko dwie kategorie ludzi. Jedni na moim punkcie szaleją, inni chcą mnie zamordować. Po prostu i to jest bardzo fajna sprawa, ale ja się od nikogo nie domagam ani jednego, ani drugiego. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu jestem sobą. I Mojżesz był sobą. Mojżesz był anaf. Miał prawidłową równowagę między pokorą, tak, a samooceną. Miał zdrową krytykę do samego siebie. W ogóle wiecie, żeby osiągnąć stan pełnej świadomości siebie, to trzeba mieć zdrową krytykę do siebie. Zdrową krytykę. Wiecie, na czym polega zdrowa krytyka? Krytykujemy siebie zgodnie z prawdami Bożymi. Weź się skrytykuj. Weź se zrób normalny wieczór krytyki. Zgodnie z prawdami Bożymi. Weź prawdy Boże i weź pojedź ze swoją duszą. Dociśnij ją jak w imadle. Ale zgodnie z prawdami Bożymi. Rozumiesz? Będzie git. Natomiast masa chrześcijan sobie robi samokrytykę, rozumiesz, tylko nie zgodną z prawdami Bożymi, tylko traumami, które przeszli do tej pory. Wiesz? No jest, traumy przeszli i myślą, że no to tu chodzi, proszę ciebie, jestem taki. Okazuje się, że naprawdę są zero jest. Możesz nikt nie twierdził, że jest zero. Możesz twierdził o sobie to, co mówił o nim Bóg. Dla niego to było święte. Dla niego to było ważne. Jednak nie miał zawyżonej opinii na własny temat nigdy. Nie miał też iluzji na temat własnej ważności. Nigdy nie robił takich rzeczy. Również nie przypisywał sobie zasług z tytułu tego, co osiągnął. Człowiek, który jest zrównoważony. Jest człowiekiem pokornym i jednocześnie głęboko świadomym samego siebie, to zapomina o wszystkich swoich porażkach i swoich sukcesach w jednej sekundzie. Nie pamięta. Nie pamięta tych rzeczy, bo wiecie co, bo to go nie obchodzi. Ani porażki go nie obchodzą, ani sukcesy go nie obchodzą. Rozumiesz? To go nie interesuje po prostu. W pełni rozumiał, że wszystkie jego umiejętności i talenty są darem od Boga. Rozumiał, że to dary. Ja w ogóle wiem, że mnie jakiegoś stworzył Bóg. To są dary. Przez to, że do mnie ludzie lgną, to jest dar. To w ogóle, że ja umiem docierać do ludzi, to jest dar. To, że ja umiem komuś głowę otworzyć i mu klocki poprzestawać w środku, to jest dar.
Ja tego nie wypracowałem, ja się tego nie nauczyłem. Ja mogłem się wyszkolić, poszerzając ten dar. Amen. Ale najpierw trzeba mieć dar, żeby się móc szkolić. Rozumiesz? Trzeba najpierw być malarzem, żeby w ogóle iść na Akademię Sztuk Pięknych. To trzeba być malarzem najpierw. A nie pójdę na Akademię Sztuk Pięknych, nauczę się malować. Nie nauczysz się malować. Nauczysz się wykonywać jakieś cholerne dzieło, rozumiesz, o to chodzi, rzemieślnicze. Będziesz rzemieślnikiem. Ponieważ nie jesteś, kurczę, krową, to się nauczysz trzymać pędzel. Wykujesz się na blachę, jakie są, kurcze, różne rzeczy i będziesz tam to dłubał, nie? Tak samo jest z każdą inną dziedziną. Nie można iść do filmówki, kurczę, rozumiesz, nie będąc człowieku aktorem, w ogóle w swoim sercu kamerzystą, scenarzystą czy kimkolwiek innym. Idę do filmówki. Po co? Najpierw talent, najpierw dar, a dopiero potem poszerzenie, potem edukacja. Tak? A nie odwrotnie. Rozumiał swoją misję i chciał ją przepracować, czy tak powiem, przeprowadzić jak najlepiej. On to rozumiał, co on ma do zrobienia, ten człowiek. W praktyce różnica pomiędzy pokorą Mojżesza a arogancją Faraona była widoczna w ich relacji, w której oni reagowali na to, co powiedział Bóg. Kiedy o tym rozmawiali, kiedy to jest opisane w Biblii. W drugiej księdze Mojżeszowej 3:11 Mojżesz pyta Boga o to, kim on jest. Czytaliście ten tekst, pamiętacie? Bóg mówi do niego, wyprowadzisz mój naród. A on mówi, kimże ja jestem? Taki tekst jest tutaj przedstawiony. Kimże ja jestem? I to brzmi w taki sposób, jakby on uważał się za kompletne zero. Kimże ja jestem, że to mnie posyłasz? Ale tak to nie brzmi. To nie jest hebrajski przekaz tego zjawiska. Mojżesz pyta Boga o to, kim jest. Pyta o swoją tożsamość. W ten sposób wyraża swoją pokorę. Rozumiesz? On pyta Boga, powiedz, kim jestem. Pokaż mi, kim jestem. Już wiem, że mnie wybrałeś. Już wiem, ale pokaż mi, kim jestem. On chce usłyszeć od Jahwe. Rozumiesz? Jakie ma powołanie w życiu? On się pyta o siebie. Kim ja jestem, Panie? On już wie, że jest kimś. Możemy pytać Boga, kim jestem w królestwie, to trzeba wiedzieć, że jest się kimś. Wiecie co? Wielu chrześcijan przychodzi do Boga, kim jestem w królestwie, co mam robić w królestwie i tak się kręcą wokół kółeczka jakiegoś. Rozumiesz? Kręcą się pół roku, kręcą się rok, kręcą się 10 lat. I oni mówią, Bóg mi nie powiedział. Ja mówię, no jak ci nie powiedział? No nie. Ale ty w ogóle wiesz, że ty jesteś kimś? Ale kim? Ja mówię, nie wiem, no, że jesteś stuprocentowo wartościowym człowiekiem bez skazy i zmarszczki. Narodzonym z Bożego Ducha, synem Boga, rozumiesz? Dziedzicem królestwa. Kompletnym, skończonym, świętym tworem. Czy ty wiesz o tym, czy nie? Bo jeżeli wiesz, to teraz idź i zapytaj, kim jestem. No to będziesz momentalnie wiedział, kim ty jesteś. Ale jak ty jesteś wewnętrznie załamany, niepewny wszystkiego, chodzisz, kurczę, człowieku, jak taki szczupły wampir, rozumiesz? I ty się w ogóle pytasz, kim ja jestem? Wiesz, o co chodzi? I teraz zależy od tego, bo jeden poziom zaburzenia to jest taki w ogóle, że przychodzi, jestem apostołem. Dobrze. Ja tu kiedyś takie kartki rozdałem parę lat temu, nie? Kim jesteś? I dostałem takie zwrotki. Ile tu apostołów było? Najwięcej apostołów mieliśmy. Na drugim byli prorocy. Najwięcej było apostołów. Potem tak patrzyłem, co ci apostołowie zbudują, no nie? Jak Bóg na niebie, to jeden tylko zbudował. Co to kartkę mi oddał? Jeden. Reszta nic. Jeden, co napisał mi, że on jest apostołem, to rzeczywiście to apostoł. Wziął, zbudował coś.
Rozumiesz? Bo żeby iść do Boga i się pytać o to, kim Ty jesteś, czyli Panie, kim jestem, tak? Czyli co za pozycja moja w Królestwie, to trzeba być 100% pewnym, kim Ty jesteś jako człowiek. Trzeba mieć wysokie poczucie własnej wartości. Tak? Trzeba być świadomym. Tak? I Mojżesz taki był. I Mojżesz właśnie przyszedł do Boga i pytał, kim ja jestem. Pytał o swoją tożsamość, w ten sposób wyrażał swoją pokorę. Pytał o tożsamość Stwórcę. Przyszedł do Stwórcy. A nie ludzie mówią, że ja się porównuję z innymi, bo mi tam ci mówią tak, a tamty inaczej, ja się źle czuję, jak oni mówią to, a tamci nie mówią mi. Ja mówię, ale Stwórca, co ci Stwórca powiedział? Powiedz, co ci Stwórca. Ja nie wiem, co mi Stwórca powiedział, się dowiedz. Bo najważniejsze jest to, co ci Stwórca powie, a nie stworzenie. W ogóle rozumiecie? To nieważne, co ci powie na twój temat stworzenie. To ważne, co Stwórca powie na twój temat. Ja kiedy siedziałem w więzieniu w Płocku i byłem już przy wyjściu, w cudzysłowie, parę miesięcy przed wyjściem i modliłem się i mówię, dobra Boże, kim ja jestem? Co to dla mnie znaczyło, kim ja? Ja nie pytałem o swoją tożsamość jako człowieka. Ja miałem w pełni skonstruowaną tożsamość jako człowieka. Ja byłem pewny siebie, rozumiecie o co chodzi? Byłem pewny siebie. I teraz ja w tej pewności siebie pytam, kim ja jestem? I ja otrzymuję informacje wtedy od Boga. Jesteś budowniczym fundamentów i badaczem mojego ludu. Yes! Rozumiesz? Ja nigdy więcej nie usłyszałem, bo ja więcej się nie pytałem nigdy. Ja otrzymałem informację, taką jak Mojżesz powiedział, kim ja jestem. Ja to przeczytałem w Biblii, ja tak zapytałem Boga, kim ja jestem. Do Stwórcy przyszedłem. To oznaczało, że co? Ja jestem pokorny, bo ja szukam od Niego tej informacji końcowej, a jednocześnie kompletnie pewny siebie. Jestem Anaf. Anaf. Świadomy siebie, pytający Stwórcy, tak, o to, w jakiej konstrukcji w ogóle na ziemi ja mam pracować, w czym ja mam robić na tej ziemi, w jakiej branży ja mam robić na tej ziemi. Tak? Bo przede wszystkim trzeba być pewnym, że jest się człowiekiem, kompletnym człowiekiem, a dopiero później dowiedzieć się, jaką funkcję Chrystusową ma się pełnić w życiu. I Mojżesz był pewny, kim jest jako człowiek. Był pewny swojego człowieczeństwa. A następnie dowiedział się, jaką funkcję ma pełnić. Bóg powiedział, wyprowadzisz mój lud. Masz taką funkcję, Mojżeszu. Wyprowadzisz mój lud. W rezultacie działania Mojżesza, Mojżesz zgadza się z Bogiem i działa z Jego imienia, z autorytetu Jego imienia. On się zgadza z Nim. On mówi, tak, wyprowadzę Twój lud. I on do końca życia, potem jak żyje, to on wśród tych Żydów jest tym, który wyprowadza ten lud. On jest świadomy tego, on mówi w ogóle, dlatego on chodzi i się domaga w pewnym sensie. Znaczy nie domaga, tylko właśnie, no w pewnym sensie domaga, on mówi, jestem taki i mnie takiego uznaj, bo Bóg mnie takim mianował. Bóg mnie mianował takim. I teraz popatrz, jaka jest różnica między tym, co zrobił Mojżesz i między Gasruach a Faraonem. Druga Mojżeszowa 5:2. Faraon pyta, kim jest Jahwe, aby musiał słuchać jego rozkazów. I w ten sposób wyraża swoją arogancję. Mojżesz pyta, kim jestem ja, Jahwe. A Faraon pyta,
kim jest Jahwe, że mam służyć Jego woli. Ludzie aroganccy, ludzie egotyczni mówią, a czymże jest prawda, że muszę w niej chodzić? A co ty będziesz mi tutaj mówił o tych prawdach? Ja chodzę w Duchu Świętym. Co ty będziesz mi tu mówił o prawdach? Ja chodzę w Duchu Świętym. Ty w niczym nie chodzisz. Ty chodzisz w swoich iluzjach. To jest pytanie, rozumiesz, kiedy ty do mnie mówisz, człowieku, dlaczego zarzucasz mi, że ja stawiam przed tobą w ogóle fundamenty spraw i żądam od ciebie, abyś je uznał, a ty twierdząc, że chodzisz w Duchu Świętym, robisz to samo co Faraon i pytasz, a kimże jest Jahwe? A kimże jest ten, który dał te prawdy? Przecież to nie ja te prawdy dałem. Przecież jeżeli ja na przykład wymagam od kogoś, żeby realizował jakąś prawdę, to nie, ja nie każę mu swojej prawdy realizować, mojej prywatnej. Rozumiesz, o co chodzi? To są prawdy Jahwe, które ja przedstawiam człowiekowi jako jego zasrany obowiązek. Bo on się opowiedział za Jahwe. On powiedział, Jezus jest moim Panem. Jak Jezus jest twoim Panem, to teraz pełni wolę twego Pana. Bo żeś się Pana obrał, bo to jest bardzo ważne, Pana żeś się obrał. Kto ci kazał Pana obierać? Po coś Pana obrał? Obierając Pana, uznajesz wytyczne Pana. Dzisiaj sobie troszkę tutaj rozmawialiśmy na temat, tam miałem duszpasterskie spotkania, na temat tego, że dziewczyny mają trochę trudniej niż chłopaki w tym życiu takim, nie? Dlatego, że dziewczyna, jak szuka sobie faceta, nie? To ona szuka sobie głowy. No. To takie jaja. I ona se głowy szuka. Ona. A facet se dupy szuka, tak. A nie, facet nie ma tego dylematu, dlatego że facet wchodzi jako głowa. Wiecie, o co mi chodzi w relacje, nie? On wchodzi jako głowa. On wchodzi jako zwierzchnik. On ma łatwiej. A kobieta to sobie szuka głowy. I teraz mega ważne jest to, żeby ta kobieta była mądra, żeby sobie znalazła głowę, bo ona, wiecie co ona robi? Ona szuka autorytetu do swojego życia. Ona szuka szefa. Ona szuka prezesa, kierownika, dyrektora, króla. Chodzi i se szuka króla. No to teraz ty se znajdź dobrego króla. Ty se znajdź dobrą głowę. Rozumiesz? Bo to za chwileczkę, rozumiesz, to będziesz jeździec bez głowy. Bo okaże się, że se wzięłaś jakiegoś tam, kurczę, rozumiesz, popierdółkę, rozumiesz, co to się ani nadaje tam, król, tam to nawet paść królowej nie jest, rozumiesz, o co chodzi, tam nie mówiąc o królu, to nic to nie umie, proszę ciebie, to tam se tylko fruwa, rozumiesz, i nawet nie wie, że fruwa często i teraz, rozumiesz, ty masz kłopot, bo takiego złotego motyla masz teraz nad sobą, rozumiesz, o co chodzi na przykład, nie? Ten złoty motyl cię tam wyznacza kierunki życia w ogóle, taki paść królowej, kapustnik. I ty potem wiesz jak? Ale ja mam, to jego wina, to nie jest jego wina, to twoja wina, boś se taką głowę wzięła. Nikt ci nie kazał tam włazić pod ten autorytet. Tak samo nikt ci nie kazał brać Jezusa jako Pana. Nikt cię nie pchał w to zbawienie. Ale jak już żeś wziął, tak? To nie bądź arogancki. I nie mów, kimże jest Jahwe? Twoim Panem. Kimże Jahwe? Panem. To na kolana. I realizuj wolę Pana. Ale Faraon taki nie był. On właśnie był tym człowiekiem, który był wyniosły, arogancki. Mówił, kimże jest Pan? A Mojżesz pytał Pana, kim jestem ja, Panie mój? Rozumiecie różnicę? To jest wielka różnica. Kim jestem ja, Panie mój?
Wiem, że jestem Twoim synem. Wiem, że jestem Twoim dziedzicem. Wiem, że jestem Twoim rycerzem. Ale teraz pokaż mi, w jakiej branży ja działam. Pokaż mi, w jakim miejscu ja jestem. Pokaż mi, Boże mój. Z jednej strony pokora, poddanie się Stwórcy, z drugiej strony pełna samoświadomość, pełna świadomość własnej wartości, wagi własnej osoby. Niepodważanie tego. Stąd napisane, każdy twój krok musi być pewny, każda twoja droga musi być pewna. Kto może iść pewnym krokiem? Tylko ktoś, kto jest pewny siebie, tak? I mający nad sobą autorytet Stwórcy, który wybrał. I ludzie biznesu, czy też w ogóle inaczej, ludzie sukcesu, którzy realnie ten sukces osiągnęli, to są ludzie, którzy nie są aroganccy. Oni są świadomi tego, tak, że wszystko, co posiadają, mają jako dar. Nawet jeśli są niewierzący, to wiedzą, że oni sami tego nie wypracowali. Żaden inteligentny człowiek, czy wierzący, czy niewierzący, w ogóle nie bierze pod uwagę, że wypracował własne talenty, umiejętności, zdolności, uwarunkowania. Sorry. To trzeba być arogantem. Takim jak Faraon. Wiesz, o co chodzi? Jak Faraon. Faraon pyta, kim jest Jahwe, abym musiał słuchać jego rozkazów. I w rezultacie czego co? Ponosi sromotną klęskę. Ludzie aroganccy nie odnoszą sukcesów, nawet mimo tego, że na pewnych odcinkach swojego życia wejdą w jakąś przestrzeń większą niż inni ludzie. Faraon się dochrapał Faraona. Czemu? Jego ojciec był faraonem, a matka faraonką. Rozumiesz? Faraon z faraonów. Się wziął, urodził. Ale wielka mi sprawa. Ale on krzyczał, jestem faraonem. Urodziłeś się z ojca faraona i matki faraonki. Rozumiesz, o co chodzi? Kto ty jesteś? Po prostu syn faraona i faraonki. Niczym sobie nie zapracowałeś na to. Rozumiesz, o co chodzi? Może trochę pokory. Jestem panem Egipta. Kto ci dał Egipt? Kto ci to dał wszystko? A czyja jest ziemia? Ale faraon nie zadawał takich pytań i ludzie aroganccy nie zadają takich pytań. Rozumiecie? Nie zadają. Dlatego nawet jak uda im się wejść na tej drabinie sukcesu troszeczkę wyżej niż inni, to wcześniej czy później dostają w mordę, rozumiesz, bo plagi egipskie na nich spadną. Plagi egipskie spadają na arogantów tego świata. Tak było, jest i będzie i chwała Bogu za to. Zrobimy krótkie podsumowanie. Bądź jak Mojżesz. Dociskaj swoją duszę, aby nie pozostało w niej nic z aroganckiego tonu niezależności od Bożych prawd. Musicie być jak wyżymaczka dla swoich dusz. Sami się dociskajcie. Nie czekajcie, aż ktoś was będzie dociskał. Sami się dociskajcie. Sami. Jak w tych starych pralkach, franiach takich były takie dwa wałki, taka korba była. Człowieku się pościel wkładało, kurcze i ciuchy się wyżymało w tej wyżymaczce. Tak trzeba duszę swoją wyżymać. A nie czekać, aż coś się stanie, aż cię życie uderzy, człowiek cię uderzy albo diabeł cię uderzy. Bądź jak Mojżesz. Przyjdź dziś do Boga, powiedz, Boże, chcę być jak Mojżesz, chcę dociskać duszę swoją, chcę być anaf, chcę być człowiekiem, który wywali z siebie wszelkiego rodzaju niezależność, tak, od Bożych prawd. Chcę być zależny od Twoich prawd, chcę znać wszystkie Twoje prawdy, chcę być świadomy tego, chcę być zależny, Panie, chcę być zależny. Ja zawsze w swoich modlitwach proklamuję swoją zależność. Mówię, Ojcze, ja jestem zależny od Ciebie. Ja zależę od Ciebie. Ja dzięki Tobie żyję. Ja dzięki Tobie oddycham.
Ja dzięki Tobie mam talenty. Ja dzięki Tobie potrafię prowadzić ludzi. Ja dzięki Tobie to potrafię wszystko robić. Dzięki Tobie, Boże mój. Dzięki Tobie jestem odważny. Dzięki Tobie mam silną psychikę. Dzięki Tobie jestem zależny od Ciebie. Po drugie, każdy namierzony element arogancji natychmiast zwalczaj w swojej duszy, uniżając się przed Bogiem za pomocą uznania Jego prawd za ostateczne wytyczne życiowe. Jak coś znajdziesz w swojej duszy, co walczy z Bożymi prawdami, co się burzy przeciwko nim, co powstaje, nie miej dlatego litości, nie czekaj, aż ktoś ci to pokaże palcem. Ja na przykład w swoim życiu widziałem, że nie jestem cierpliwy na przykład. Miałem taki okres lata temu, że nie jestem cierpliwy. Coś się działo, ja zaraz się gotowałem jak, kurczę, czajnik elektryczny, człowieku. Ja mówię, Boże, tak nie może być. Bo owocem odrodzonego ducha jest cierpliwość, Panie. Więc ja wyciskałem swoją duszę jak w wyrzymaczce. Mówiłem, Ty będziesz cierpliwa, duszo moja. Ty będziesz cierpliwa. Nieważne, co się będzie działo, Ty będziesz cierpliwa. Krzyczałem na duszę moją. Biegałem wokół mojego osiedla i krzyczałem na moją duszę. Nie na diabła, tylko na duszę moją. Będziesz cierpliwa, duszo moja. O! Skapitulowała. Musiała. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. To, jak siebie dociśniemy, rozumiecie, to jest kwestia tego, na ile jesteśmy na to zdecydowani. Ty możesz siebie docisnąć, albo możesz się wycofać. Mówisz, ja jednak wolę takie bardziej komfortowe podejście do mojej osoby, nie? Ale Mojżesz taki nie był. Mojżesz nie miał komfortowego podejścia do swojej osoby. Rozumiecie? On się nauczył na własnych błędach. On się nauczył na własnych błędach. Nie wiem, czy zauważyliście, jak on miał zachwianie. To było takie ciekawe. Pamiętacie zachwianie Mojżesza? Już po tym tekście, Panie, kim jestem i tak dalej, czyli w pełnej świadomości, rusza. No nie, rusza. Jest napisane i napadł na niego Bóg. Pamiętacie, jak na niego Bóg napadł? No, musicie Biblię czytać. Na Mojżesza napadł Bóg i chciał go zabić. No, w Piśmie Świętym wszystko. Tak? Jego żona, kumata, bo wiedziała, na czym, o co chodzi, tak? Natychmiast podbiegła do swojego syna, obrzezała tego syna. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego ona go obrzezała? Dlaczego, zastanawiacie się, dlaczego ona obrzezała swojego syna tam? Natychmiast, wiecie, to jest natychmiastowe obrzezanie. To znaczy, że ten się tutaj wije w konwulsjach. Rozumiecie? Bo go dusi anioł jakiś. Rozumiesz? Nie dusi go, kurczę, jakiś człowieku cham ze składu desek, tylko normalny anioł pański chce go, kurczę, udusić. Rozumiesz? I ta dziewuszyna w ogóle patrzy, co się dzieje, a ponieważ ona jest świadoma w ogóle wszystkiego, co jest wokół, tak? Ona natychmiast podbiega do syna, obrzezuje go i na pletkiem tego syna dotyka Mojżesza, mówi, on jest oblubieńcem krwi. Co ona robi? To pierwsza wstawienniczka. Ale dlaczego on go nie obrzezał, tego chłopca? Miał go obrzezać. On go powinien obrzezać. On go powinien obrzezać. On. Ale on tego nie zrobił. Dlaczego? Bo były pewne rzeczy w jego duszy jeszcze, tak, których nie docisnął, mimo że był człowiekiem dociskającym samego siebie. Widzisz? Dociskaj się bez litości, żeby cię nie dusił anioł Boga. Trzeba myśleć, ludzie. Musimy widzieć, jak to działa.
Kiedy będziesz się dociskał, kiedy swoją duszę będziesz jak w wyrzymaczce przeciągał i nie zostawisz w niej niczego, co nie jest poddane prawdom Bożym, rozumiesz, o co chodzi? No to kurczę, jesteś zwycięzcą pod każdym względem. Nie ma innej możliwości, tylko musisz osiągać sukcesy. Trzecia rzecz. Oceniaj siebie zdrowo w oparciu o fakty umocowane w Bożych prawdach. Oceniaj siebie tak, jak ocenia cię Bóg. Ani mniej, ani więcej. Jak ocenia cię Bóg? Jak Chrystusa? Dlatego tyle mówimy o zjednoczeniu. Dlatego tyle mówimy o świadomości, tak? Chrystocentryczności. Za kogo się uważasz? Jeśli się uważasz za kogoś mniejszego niż Chrystus w swoim sercu, rozumiesz, o co chodzi? Tu się źle oceniasz. Źle się oceniasz. No. Musisz mieć prawidłową samoocenę, ani mniej, ani więcej. Ani więcej niż Chrystus, ani mniej niż Chrystus. Zarówno w swoim intelektualnym oglądzie, jak i w swoich działaniach później. Bo to nie tylko to, że ty powiesz sam do siebie, jestem jak Chrystus. Nie no, żyj jak Chrystus. Mów jak Chrystus, działaj jak Chrystus. Trenuj się w tym. Oceniaj siebie jak Chrystusa. Jak ci przyjdzie do głowy, taki jestem słaby. Jakiś, w czymś. Albo taki raptem wstajesz któregoś dnia, taki jesteś rozmemłany emocjonalnie, tego ci się nie chce, tamtego ci się nie chce, tu jesteś niezadowolony, tam jesteś niezadowolony, rozumiesz, o co chodzi? Mówisz, zaraz, przecież ja postępuję inaczej niż Chrystus. Wyobraź sobie, czy Chrystus wstawał rano kiedykolwiek, czy Chrystus, jak wyobraź to sobie, wstaje Chrystus z rana, nic mi się nie chce. Matka mówi, Jezus, trzeba uzdrawiać chorych. Daj mi spokój. W ogóle mam dość tych chorych, tych demonów. Mam pokokartkę tego wszystkiego. Wchodzi Józef. Bierz się do roboty, nie leż. Rozumiesz? Wyobraźcie sobie? No tak, no groteskowa historia, tak? Dlaczego ty uważasz, że ty możesz tak zrobić z rana? Czemu to do głowy ci przychodzi? Nie? Masz prawo do tego. Oceń się prawidłowo i trzymaj się tej własnej samooceny. Mojżesz się trzymał własnej samooceny. Rozumiesz? On, gdyby wyszedł poza tą zdrową samoocenę, to on by zwariował w tym całym kurcze systemie. Przecież pamiętacie, co oni tam robili, ci Izraelici? Że tam było takie kongo, że to się w pale nie mieści. Ten tutaj, kurczę, ustawia im życie na górze, pości 40 dni, schodzi z tablicami, co tam, kurczę, anioł pański wypisuje na nich, człowieku, jaką konstytucję Izraela im znosi prosto z nieba, a ci mają balangę, człowieku, jakiegoś cielaka tam noszą, gwiazdę Ramona czy innego bydlaka, człowieku, rozumiesz, wie, no, popatrzył, no facet się załamał, no. No, ale co to jest? Rozumiecie? Gdyby ten człowiek nie był mocno ugruntowany w samoświadomości i gdyby nie był pewny, że funkcjonuje pod autorytetem Bożych prawd, on by się załamał wreszcie, ten facet. Rozumiecie? By się załamał, widząc, co ten kurcze tłum tutaj robi. No. Mało było takich rzeczy. Cały czas coś im nie pasowało, kurcze. 40 lat. Czasami ktoś mnie pyta, ty masz cierpliwość do niektórych ludzi? Mówię, Mojżesza spytaj. Ja to tam, te moje problemy są żadne. Ja w ogóle nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi w ogóle o ludzi. On tu miał problemy. Przede wszystkim zacząć służbę w wieku 80 lat. Rozumiecie? Dzisiaj większość kaznodziei to się modli, żeby dożyć 70. No tak. Mają 80, to już się żegnają, człowieku, rozumiesz? Już i oni już umierają, idą do Pana. Rozumiesz? A Mojżesz się dopiero... Ty, Mojżesz
Możesz dopiero wrzucał czwarty bieg, jak miał 8 dych. Rozumiesz? Na pełne obroty wchodził, jak miał 8 dych. Tak? Dopiero facet zaczynał, kurczę, rozumiesz, robić życiowe interesy. Dopiero zaczął karierę swoją budować. Dopiero zaczął osiągać sukcesy. Znaczy się z życiem żegnają, bo on tam ma 7,5 dych. Już do Pana idę. Wiesz? Boże. Szok. Dinozaury nieba. 4. W pełni uznawaj swoje umiejętności, talenty i moc. Oficjalnie się do nich przyznawaj i chciej od ludzi uznania ich. To nie jest w ogóle grzech. Należy to uznawać. To, co ci dał Bóg, trzeba uznawać w sobie. Trzeba o tym mówić, prezentować, tak? I w komunikacji z drugim człowiekiem jasno to określać, żądając szacunku wobec tego zjawiska. Paweł mówi, proszę mi nie robić przykrości, tak? Bo ja rany Chrystusowe noszę. Przecież to nie chodziło, że on miał dziurę w rękach. Rozumiesz? Tu chodziło o to, że on cierpiał dla królestwa. Że on, budując królestwo, szerząc królestwo, przeżywał szeregi cierpień. I on przychodzi, on mówi, jestem apostołem, proszę o szacunek. Ja kiedyś jestem w takiej szkole, pamiętam, robiłem prelekcję w tej szkole, no nie? I przyszła tam pani taka pedagog i tam gada do nich, ale już kochani, uspokójmy się, tutaj będzie pan mówił, oni nie wiedzieli, kto ja jestem, będzie pan mówił, a ja pamiętam, założyłem taką koszulkę na krótki rękaw, taką na ramionczka i miałem bluzę na sobie założoną. Ja wystałem tak po prostu, no nie? A ona z nimi tak gada, z tymi tam dzieciakami, no nie. Jakieś tam, to nie było gimnazjum, to już to była jakaś szkoła zawodowa, czy oni tam gdzieś mieli jakieś 16 lat mniej więcej tam, nie? I ja tak stoję i tak patrzę na nią, nie? A Duch Święty mówi, zobacz, co ona robi. Ja mówię, ale co ona robi, Panie? A Bóg do mnie mówi, ona nie wykorzystuje tego, co ona ma. Przecież ona jest pedagogiem. Posiada władzę nad tymi ludźmi tutaj. Tak jak ty posiadasz tą władzę nad nimi. Posiadasz tą władzę dlatego, że ten pedagog ciebie zaprosił. A więc to oznacza, że uznał ciebie za wyższy autorytet od siebie. Czyli masz jeszcze większą władzę nad nimi niż ona. Okej. Okay. Podszedłem do niej i mówię, wie pani, to ja już wezmę ten mikrofon i ja zacznę tą prelekcję. Ale wie pan, tu jeszcze gadają, bo tam chodzą. Ja mówię, pani mi da tym. Siadać! Oni się patrzą. Takich dwóch tam stoi. He, ja wiesz, czego się śmiejesz? Tu! I oni we dwóch przyszli, tych nastolatków, usiadł z przodu. Ja zdjąłem tą bluzę i mówi, prelekcja. Słuchajcie. To było genialne. Dlaczego? Dlatego, że ja nie zrobiłem niczego innego niż to, do czego predysponował mnie Bóg. Rozumiecie? Zażądałem szacunku dla mojego powołania. Rozumiesz? I ty masz takie prawo. Tylko musisz to prezentować całym sobą. Masz takie prawo. To jest twoje prawo. I Mojżesz taki był. On żądał szacunku. Rozumiecie? On się wcale nie szczypał z takimi rzeczami. A więc oficjalnie przyznawaj się do tego, tak, kim jesteś. Oficjalnie przyznawaj się do tego, co Bóg z tobą zrobił, co ty jesteś za postać. Korzystaj z tych rzeczy. 5. rzecz. Nie przeceniaj swoich możliwości i nie uważaj się za pępek świata. Jesteś trybikiem w Bożej maszynie. Bądź z tego dumny.
i nie wychodź z szeregu. Jesteś trybikiem przy całym twoim potencjale, który posiadasz. Talentach, umiejętnościach i powołaniu. Jesteś tylko trybikiem w maszynie. Nie jesteś maszyną. Nawet nie jesteś głównym mechanizmem napędzającym tą maszynę, tylko trybikiem. Bądź dumny z miejsca, w którym jesteś, nie? Dumny. Tak? Ale nie wychodź z szeregu. Masa ludzi wychodzi z szeregu. Ja uważam, że większość kościołów w Polsce nie powinna istnieć. Większość kościołów w Polsce nie powinna istnieć. Większość przywódców kościołów w Polsce nie powinna być ich przywódcami. Bo się do tego nie nadajecie. Bo wyszli poza szereg. Rozumiecie, o co chodzi? Po prostu. Oni nie powinni być w tym, bo oni prowadzą potem tych ludzi, kurczę, rozumiesz, na zatracenie. Wkręcają im głupoty takie, że się w pale nie mieści. Bo sami też tacy są. Powinni być pod autorytetami apostolskimi. Ja nieraz słyszałem, o, bo ty byś chciał, żeby wszyscy cię słuchali. Ja w ogóle nie chcę, żeby ktokolwiek mnie słuchał. Rozumiecie, to jest bardzo ciekawa historia ze mną. Ja mam tak wysoką samoocenę, że w ogóle, ale po co? Ja nie muszę. Ja mam, słuchajcie, ile ja rzeczy mogę robić. Ja food trucka mogę mieć. Normalnie robić jedzenie, bo ja świetnie gotuję. Naprawdę. W ogóle jedzenie mi sprawia przyjemność. Ja w ogóle mam wyobraźnię, ja kurczę, rozumiesz, ze wszystkiego zrobię żarcie. Ja uwielbiam to po prostu robić, no nie? Ja mogę być menadżerem muzycznym, chociaż nie umiem śpiewać i tego, ale ja wylansuję ludzi, ja każdego człowieka wylansuję. Ja potrzebuję człowieka, który ma jakiś talent na przykład, no nie? I ja temu człowiekowi załatwię każdą rzecz. Rozumiesz? Jest jakiś człowiek z talentem, on przychodzi do mnie, ja jestem urodzony menadżer. Kurczę, dawaj mi kogoś, go zrobię, kurczę, wstawię, razem będziemy mieli szmal. Rozumiesz? On 70%, ja 30%. Rozumiesz, o co chodzi? Będziemy żyli, kurczę, wiesz, nie? Masę rzeczy mogę robić. Masę rzeczy, tak? Więc tu nie chodzi, żeby mnie słuchać, tylko ja dostałem od Boga unikalny zestaw obdarowań. Ani się o niego nie prosiłem, ani się o niego nie modliłem, tak? Taki się urodziłem. Po prostu. Cokolwiek mam, dostałem od Boga, tak? Jestem z tego dumny, wiem, że to mam i żądam szacunku dla tego. Bardzo proste. I to, czym mogę usłużyć ludziom, to tym zestawem. Prawda? Ludziom, którzy na przykład wychodzą przed szereg, ja będę tutaj apostołem. Jak będziesz apostołem jakim? Czy ty będziesz apostołował? No, przecież ty w ogóle zobacz, no się na ciebie tupnie, to ty uciekniesz, proszę ciebie. No. Diabeł na ciebie tupnie, zwiejesz. Tak? Jakby cię tam miał rzucić w jakąś kurczę dzicz, rozumiesz, gdyby, wiesz, ty byś szedł z Biblią, a oni by biegli, żeby cię zjeść, rozumiesz, to byś nie chciał w ogóle już tych rzeczy robić, tak? No tylko z fascynacją się czyta takie książki o takich ludziach, no nie? Bo dzisiaj to tak nie ma, tak? Dzisiaj jest w ogóle mentalność, pojadę do innego kraju i zrobię konferencję. Rozumiesz, o co chodzi? Dzisiaj nikt nie myśli w tych kategoriach, pojadę do Kongo, proszę ciebie, i będę szybko, uczę się biegać szybko. Czemu? Bo tam mnie zjedzą, no nie? W biegu będę głosił Ewangelię, nie? Że nauczę szybko biegać, czy szybko głosić. No tak. To dzisiaj nie ma, w tych kategoriach się nie porusza służba na świecie. Tak? Tak nie działa to dzisiaj. Dlatego co ludzie robią? Ludzie po prostu realizują wielokrotnie swój egotyzm, tak? Ja zrobię tam swoją służbę. No i zrobi. Wiecie, jak człowiek posiada pewne umiejętności, na przykład umiejętności takie, żeby pociągnąć gdzieś ludzi. Dzisiaj ludzie tak bardzo potrzebują przywódców. Jak tylko ktoś się pojawia odrobinę czymś większym niż oni, to oni za nim idą. Dlatego ja widzę w internecie, za kim ludzie idą. Ja widzę, kto ma 2 miliony wejść na TikToku, rozumiesz, i tam dalej. Ja widzę, kogo tu się hołubi, człowieku. No. Ostatnio widziałem, kurczę, taki wyszedł, nazywa Maksywę, weź tam sobie go obejrzycie, TikTokowy gangster. Taką Maksywę.
Jak go jeszcze nie widzieliście, to go zobaczcie, człowieku. Przecież to, co ten facet robi, to, co on w ogóle robi, to ja nawet nie umiem powiedzieć. To trzeba zobaczyć. Obaczycie kiedyś tiktokowego gangstera takiego. To jest szok. Tak? Ale ludzie idą za takim kimś. Tak? Bo dzisiaj w ogóle poczucie własnej wartości jest tak niskie, kurczę, człowieku, że się w pale nie mieści. To się idzie za kimkolwiek, kto ma, kurczę, odcinek wyższy niż człowiek jakiś, nie? Dlatego uznawaj swoje umiejętności, talenty i moc. I oficjalnie o nich mów i żądaj dla nich szacunku. Tak? Ale też nie przeceniaj swoich możliwości. Bądź świadomy, że jesteś tym trybikiem w tej maszynie, że jesteś częścią tej maszyny, że ty w ogóle nie jesteś na ten hit. Tak? Jesteś trybik. Tak? Z określonej stali, tak? Określonym, kurczę, człowieku, dystansikiem w ogóle. Masz wszystko elegancko, super i na najwyższym poziomie, tak? Ale ty jesteś jedynie trybikiem. A gdy spotkasz na twojej drodze aroganta, to jest bardzo ważne, napomnij go, pokazując mu, że to, co ma, to dar od Stwórcy, a nie jego zasługa. Nie bójcie się napominać arogantów. Nie bójcie się napominać narcyzów. Nie bójcie się napominać w ogóle egotyków, ludzi, kurczę, którzy uważają, że są w ogóle wow. Nie, podchodźcie, naprawdę, ja was zachęcam do tego. Nawet jeśli to będą przywódcy jacyś, naprawdę, proszę was. W ogóle daję wam mandat do tego. Podchodźcie do ludzi i sam na sam do nich mówcie, posłuchaj, w ogóle źle się zachowujesz. Nawet jeśli ktoś będzie przywódcą jakimś. Bądź pokorny w tym. Rozumiesz? Szanuj urząd, który on sprawuje. Ale podejdź i powiedz, w ogóle to, co robisz, to jest lans. Po prostu nie bój się tego. I nie wynoś się też nad niego. Jeśli do tego cię Bóg pośle, nie wynoś się nad tego człowieka. Rozumiesz? Ale powiedz mu w oczy. To jest lans. Bo wychowujesz się w ruchu przebudzeniowym. Rozumiesz? Jeśli coś zobaczysz, to o tym powiedz. Czy ktoś jest lider, czy ktoś nie jest lider, nieważne. Moje dzieci, jeżeli ja popełniam błąd, moje dzieci do mnie podchodzą i mówią, Artur, tato, to jest w ogóle błąd. W kościele nieraz też to do mnie przychodzi, ale to jest Artur błąd. Okej. Nauczyli się już tego. Do Mojżesza też przychodzili i mówili mu, że coś jest błędem. Byli pokorni w tym, przed jego teść. I powiedział do niego, Mosze, to jest błąd. Będziesz tak działał, to się wykończysz. I on zapytał, co mam robić. Ustal przywódców nad setkami, nad pięćdziesiątkami, nad dziesiątkami. Ustaw starszych. Niech przychodzą do nich, niech ci rozkminiają pierwsze w ogóle problemy. Najważniejsze, niech dopiero docierają do ciebie. Pomógł mu stworzyć infrastrukturę. Czyli Mojżesz potrafił posłuchać drugiego człowieka. Wielki Mojżesz. Przyszedł do niego teść i powiedział mu. Dlaczego o tym do was mówię? Dlatego, że w ogóle człowiek jest skazany na sukces, czyli my musimy iść w stronę sukcesu. Nie wolno ci się wycofywać z tego, nie wolno ci spuszczać stonu, nie? Ale ta drabina ma określony kształt. Tam trzeba być zarówno pokornym, jak i świadomym tego, co się posiada. Tam trzeba być zrównoważonym człowiekiem, nie? Zrównoważonym. Nie robić z siebie kogoś, kim się nie jest. Jednocześnie być świadomym, kim się jest rzeczywiście. Rozumiesz? Nie pchać się tam, gdzie nie potrzeba. A jednocześnie wchodzić w miejsca twojej odpowiedzialności. Nawet jeśli będzie to kosztowało zebranie, kurczę, rozumiesz, do galopu i wprowadzenie w jakiś konkretny porządek jakiejś grupy ludzi. Rozumiesz? Tak trzeba. I mi zależy, żebyście zobaczyli, że tak to działa, że ci wielcy przedsiębiorcy, oni potrafią
potrafią w ogóle te rzeczy zrównoważyć. Rockefeller był otwarty zarówno na korekty od różnych ludzi i uczył się, tak? Był też świadomy tego, że to, co ma, jest darem, tak? Ale jednocześnie w pełni wykorzystywał władzę, którą posiadał. Jednych pracowników szkolił, innych zwalniał, wobec innych postępował jeszcze zupełnie inaczej. Miał fajną metodę, mówi, jak u siebie w biznesie widzę człowieka, który za wszelką cenę chce w jakikolwiek sposób mi zaszkodzić, to daję go na wyższą pozycję. W ogóle rozumiecie? Dopiero dzisiaj ludzie, którzy mówią o psychologii biznesu, rozumieją to zjawisko, nie? Czasami po prostu ktoś, będąc na jakimś poziomie, on w ogóle burzy się i walczy, nie? Wstawisz go na nieco wyższy, tak? To wiecie, z czym się zderzy? Z tego rodzaju odpowiedzialnością, o której nie miał pojęcia tutaj, nie? Kiedyś pamiętam, byłem, pierwszy kościół mieliśmy i miałem taki dylemat z pewnym człowiekiem w tym kościele. Nie wiedziałem, jak jeszcze postępować, a to było najlepsze, bo ja dzwoniłem po różnych pastorach w Polsce, żeby się tam doradzać. Większość nie umiała mi odpowiedzieć na żadne pytanie. Ale pamiętam, że zadzwoniłem do Mirka Kulca. I mówię do Mirka: Mirek, mam człowieka w kościele takiego, no kurczę, no widzę, że to jest potencjalny buntownik, nie? Że on mi tu zaraz, kurczę, coś wywali, jakiś numer bandycki. Ale z drugiej strony to jest utalentowany człowiek, nie? A Mirek daj mówi: Artur, daj mu konkretną funkcję. Dla mnie to było, ja mówię: Mirek, no jak mu funkcję? No, daj mu funkcję, zobaczysz. No nie? Dałem człowiekowi tą funkcję, w ogóle wbrew całej mojej duszy, wiecie co, bo wiecie co chciałem, zgodnie z moim temperamentem chciałem mu urwać nogę. Po prostu i wyrzucić z kościoła. Po prostu tak normalnie jego. Wiem takiego w ogóle, Boże, to nie wiem, to nie od ciebie, to nie z twojego ducha jest, to z innego ducha pochodzi, mówię. To jest tak, jeszcze walczyłem z tymi innymi duchami takimi. Ale dałem mu tę funkcję, temu człowiekowi. Jak on się zderzy z odpowiedzialnością na tym poziomie, no nie, inny człowiek. Jaki to się mój kolega zrobił. Jak on to przychodził do mnie, jak on to się raja. Ja mówię: ale a co? No kurczę, wiesz, jakie to są sytuacje. Tutaj z tym człowiekiem rozmawiam, z tym, a to jest takie trudne. Ja mówię: no widzisz, wow. Odpowiedzialność, tak? On się zderzył z odpowiedzialnością. Zderzył się z czymś, o czym nie miał pojęcia. Często ludzie, którzy są na tym poziomie: daj mi rządzić, daj mi rządzić, daj mi rządzić. Chodź, porządź. Zobacz, co to jest porządzić kimś. Zobaczcie, co to jest porządzić. Rozumiesz? Bo to ludziom się wydaje porządzić. A potem przychodzą, bo oni mnie nie słuchają. A? No, ja mówię do nich, ja mówię: i co im robisz? No nie słuchają. Ja mówię: widzisz, mnie słuchają. O co chodzi? Człowiek się musi zderzyć z odpowiedzialnością. Mojżesz wiedział, czym jest odpowiedzialność. Faraon nie wiedział. Rozumiecie? Faraon nie wiedział. Faraon nie miał pojęcia, czym jest odpowiedzialność. Ale Mojżesz wiedział. Bądź pokorny i bądź głęboko świadomy tego, kim jesteś. Rozumiesz? Bądź jak Mojżesz po prostu.